Cześć. To taki wstęp do tego, co będzie dalej. Będę logo malował. Jakie to później powiem. Będzie więcej niespodzianki. No, kamień węgielny już jest pod logo położony, czyli powierzchnia jest zmatowana. Środek na przyczepność. Kamień węgielny. O, to powiem wam moją ulubioną zagadkę. Znaczy jedna z ulubionych. Czym się różni kamień węgielny od kamienia węgielnego? Dużo osób odpowiada, że niczym. No to odpowiadam. Tym, czym picie w szczawnicy i odszczania w piwnicy. No i do tego momentu jest wszystko malowane aerografem, specjalnymi farbami do aerografu, takie profesjonalne. O, coś takiego. I reszta ręcznie. Trzeba dokończyć helikopter, skrzydła, silniki, rakiety, koła z boku. No i naokoło będzie krzak. Taki wieniec oliwny, czy gruszki na wierzbie, nie wiem co tam na jednostce rośnie. A i no i jeszcze tutaj będzie, ale to po kolei będzie widać. A, i zostało wszystko przykryte lakierem bezbarwnym. Tak się starałem o widać tą strukturę, żeby nie błyszczało się jak lustro, tylko żeby uzyskać podobny połysk jak ma skrzynka. Cieniutkimi warstwami, bezbarwny i po całości się udało tak jednakowo tą strukturę uzyskać, żeby nie było nigdzie placka jego świecącego bardzo. A tak stwierdziłem, że będzie lepiej wyglądać. No i teraz pędzlowanie. Trochę się zejdzie, bo tych liści od skurczy byka. No jak to w lato. Na wiosnę zakwitniec, na jesieni dopiero by spadł. Jakby na jesieni malował, to pewnie tylko łodygi, to szybciej.
No i skończyłem. Nie pokazywałem dużo, jak maluję pędzelkiem, bo jakoś mi się dziwnie malowało, jak ta kamera nagrywała. A musiałem też te szczegóły jeszcze podglądać. One są tutaj tak dziwnie pomalowane, bo to tak jest w oryginale, tak jakby nożyczkami powycinał. Więc starałem się to tak najwierniej odtworzyć. Tak wygląda. Ładne logo, ktoś ładnie zaprojektował. Super. Co tutaj wziąć do porównania, żeby zobaczyć jak ten, jak na wielkość jest to. O. To logo, orzełka tam trzeba namalować, to jest tej wielkości. 20 cm ma dokładnie. 20 cm całe to logo. A znaczek o, jak półtora palca, no dwa. No. Ten to w zasadzie jeden. Orzełek. Widać dziób. Lew jęzor wywalił, pewnie mu orzeł na ogon nadepnął. A tu jest wzór. Tło jest niebieskie inne, ale to celowo, bo tych wzorów tam jest ze trzy i każdy inny. Jak? Ta skrzynka jest na amunicję od motocykla. Na koszu przymocowana? Chyba na koszu. Mam nadzieję, że się spodoba to logo, bo narobiłem się przy tym dość długo. Chyba ładne. Fajny ten śmigłowiec. Też tak jakby z gazety powycinany w jakimś, nie wiem, jakim to programie robione. Ale pomysł był dobry. A tutaj są te oliwki. Widać. Tu dwie. Tu są dwie. Tu są. Gałązka oliwna. Tak wygląda. To raczej gruszki nie są. Chyba że śliwki jakieś. Jeden delot. Pierwszy dywizjon lotniczy. Fajne, kurka. Znaczy fajny, wzór jest fajny, znaczy fajny, dobrze namalowany, no to sami ocencie, dobrze czy niedobrze. Można sobie w goglach sprawdzić, jak wygląda. Wpisać logo, jeden dolot i od razu wyskakuje. Dobra, kończę, bo już zmęczony jestem. To na razie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.